Witajcie w salonie Dwa Kółka w Nakle nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim. Nasz salon znajduje się przy ulicy Olszewskiej 1, a dokładnie klikając na mapę Google i wpisując salon Dwa Kółka, dojedziecie do nas do celu bez problemu. Znowu wzrymowałem. Dzisiejszy materiał jest materiałem innym niż wszystkie. Dlatego, że przedstawimy Wam nowość. Nowość zupełnie innej firmy. Firmy, którą znacie, ale firmy, od której mamy w tej chwili dwa nowe modele kładów 125 cm dla młodszych, po prostu młodszych. Kłady te zaraz przedstawimy, zaraz kolega tutaj przedstawi. Są naprawdę fajne. Myślę, że jak to mówią niektórzy, petarda. Także Przemku, działaj. Witajcie, dzisiaj przedstawiłbym Wam kłady przeprawowe o mocy 125 cm pojemności, o mocy około 12 koni mechanicznych. Kłady produkcji Bartona, tak jak kolega wcześniej wspomniał, dobrze znamy już tą firmę, handlujemy od kilku lat już ich motocyklami, skuterami, motorowerami, jesteśmy zadowoleni z ich sprzętu, klienci też, zarówno mamy od nich bardzo dobry feedback odnośnie tego producenta, dlatego też zdecydowaliśmy się rozszerzyć ich ofertę o kłady. Na razie mamy kłady jedynie 125. Jest to model Raptor. Wyróżnia się tutaj na pewno bardzo ciekawym ubarwieniem, chyba najbardziej kolorystyczne kłady w naszej ofercie. Na wyposażeniu mamy dość bogate wyposażenie, jak na ten segment. Kłady kosztują 5,5 tysiąca. Na wyposażeniu znajdują się lampy LED-owe, bampery, bagażnik przód i tył, zabudowany plastikiem dodatkowo, skrzynia 3+1, dodatkowo mamy handbary, alufelgi stalowe w kolorze. LED-bara też mamy, nie? Pod spodem. I LED-bara mamy również tutaj schowanego, niewystawionego do góry nad bagażnikiem, żeby uwolnić tutaj, zostawić tą całą strefę do użytku. Dodatkowo wzmocnione zawieszenie. Między innymi mamy tu dodane również smarowniczki, także to też jest cecha takich kładów z lepszego dosyć wyposażenia niż standardowe. Możemy, Przemku, przybliżyć dokładnie charakterystykę, jeżeli chodzi o układ hamulcowy, bo to też jest częste pytanie zadawane przez kupujących, nie? Czy tutaj mamy hamulce oczywiście tarczowe, hydrauliczne? Tak jest, przód i tył. Oba hamulce są zaprojektowane w taki sposób, żeby używać ich z poziomu kierownicy, czyli mamy zarówno tył i przód jest hamowany z kierownicy. Oczywiście jest on wyposażony w licznik. Licznik oczywiście jest, może nie wygląda zbyt bogato, aczkolwiek w tym konkretnym modelu bardzo fajnie się sprawuje i wyświetla takie funkcje, jakie powinien, czyli niezbędne informacje dotyczące działania tego pojazdu. No co, jeżeli chodzi też o samo ogumienie, czyli koła, jakie mamy, oczywiście to są koła ośmiocalowe, zdecydowanie fajnie mają tutaj, są ubarwione, jeżeli chodzi o bieżnik, czyli mają ten dość agresywny element bieżnika. No i co istotne, no te pojazdy też są wyposażone całkowicie już też w układ elektryczny, czyli jeżeli chodzi o układ zapłonowy, mamy tutaj do czynienia oczywiście jeszcze z gaźnikiem, niemniej jednak wszystko jest układem rozróżnika elektrycznego, czyli nie mamy żadnych szarpaków, bo zdarzały się kiedyś, słyszałem takie sytuacje, że pytania były, czy taki kład ma szarpak. Nie, ten kład nie ma szarpaka, ten kład również posiada układ elektroniczny, czyli ma rozrusznik elektryczny. Co do kwestii tych, których ty wspomniałeś, patrząc niżej, no bo to też jest bardzo ważne, mówimy się o tych smarownicach, które są na wahaczach. Tak, to są takie elementy, które są na każdym z wahaczy. Na pewno, jeżeli ktoś łyknął tej wiedzy, informacji, to wie, że takie coś pozwala utrzymać w lepszej kondycji zawieszenie, czyli dosmarowując sobie takiego kładzika w danych elementach, mamy pewność, że jego żywotność tych rzeczy, tych elementów będzie zdecydowanie dłuższa, tak? Cóż, no kolorystyka, tak jak widać, na tą chwilę mamy tutaj kolory bardzo takie żywe, czyli to mamy jakiś turkus niebieskim z szarym, tu mamy ten żółty w połączeniu z jakimś tutaj turkusowym. Oczywiście bedlocki na kołach, to jest też bardzo ważne.
No i co dalej mówić? No, myślę, że jest to ciekawa propozycja, prawda? Tak, jak najbardziej. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości, z tego znamy Bartona, dlatego również im zaufaliśmy i mamy nadzieję, że jeżeli przyjadą Państwo i zdecydują się na ten kład, to będą Państwo zadowoleni i oczywiście później też dostaniemy od Państwa pozytywny odzew po dłuższym okresie użytkowania tych kładów. Przemku, powiedzieliśmy wszystko. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć, to przyjedźcie do nas, sobie zerknijcie na naszą stronę www.salon2kółka.pl. Specyfikacje każdych pojazdów macie pod każdym zdjęciem. Rozszerzone są też te specyfikacje, jakieś filmy z prezentacji takich pojazdów. Często one już są też z uruchomieniem takiego pojazdu. A więc biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście bezpośrednio kontaktowali się z naszym działem sprzedaży, ewentualnie z działem serwisu, gdzie koledzy, koleżanki mają szeroką wiedzę i na pewno bezpośrednio udzielą informacji dotyczących danego modelu, danego pojazdu z naszej tutaj firmy. Dodatkowo chciałbym podziękować również wszystkim subskrybentom za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie nasz kanał na YouTubie, że wrzucacie nam te fajne lajki, że komentujecie, że te komentarze są oczywiście konstruktywne. Oczywiście zdarzają się banialuki, to jest norma, jeżeli chodzi o internet. Za to też dziękujemy, aczkolwiek prosiłbym o konstruktywne pytania i ewentualnie też konstruktywne odpowiedzi będą udzielane. Również zapraszamy na naszego bloga na naszej stronie. Oczywiście nasze media społecznościowe, takie jak Facebook czy też Instagram, tam też na bieżąco informujemy Was o tym, co mamy w nowościach, co może się zdarzyć z nowości i to, co mamy aktualnie w ofercie. Pamiętajcie też, że nie tylko zajmujemy się sprzedażą pojazdów spalinowych. Nie są to tylko kłady, nie są to tylko motocykle, motorowery i skutery. Są to też również oczywiście rowery, mamy ich mnóstwo. Więc też zapraszam do tego, że jeżeli macie możliwość, przyjedźcie, zobaczcie, przymierzcie się. U nas nic nie odbywa się na zasadzie katalogu. Można dany produkt zobaczyć na żywo, można na niego usiąść, przymierzyć się. A w szczególności coś takiego, do takiego czegoś zachęcam osoby dorosłe, które mają dzieci i chciałyby kupić maluchom coś fajnego. Myślę, że na tą chwilę już teraz, Przemku, na serio mamy wszystko. Tak jest. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć o ratach 0%. Często pytacie nas o finansowanie. Tu te kłady idealnie zmieściłyby się w naszą ofertę, którą mamy od 1 marca. Są to raty 0% do kwoty do 8 tysięcy, do 5 rat mamy raty totalnie 0, prawdziwe 0%. A ty jeszcze wykułeś jedną rzecz na pamięć. Wykuj jeszcze raz i powiedz o tych dostawach wszystkich, jakie mamy możliwości dostaw. To również znam na pamięć. Dowozimy na terenie całej Polski. Super, dobra. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękujemy. Zapraszamy na kolejny materiał i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, cześć.